W tym nagraniu porozmawiamy trochę o budowie i nazewnictwie alkenów. Zacznijmy od porównania dwóch struktur: alkanu, etanu i alkenu, etenu. Etan składa się z dwóch atomów węgla połączonych ze sobą wiązaniem pojedynczym. Do każdego atomu węgla przyłączone są trzy atomy wodoru. Etan ma same wiązania nasycone. Do każdego atomu węgla, który jest czterowiązalny, jest przyłączona maksymalna liczba atomów wodoru. Natomiast w etenie również są dwa atomy węgla, ale łączą się one ze sobą za pomocą wiązania podwójnego, a do każdego atomu węgla przyłączone są już tylko po dwa atomy wodoru. Mówimy, że eten jest związkiem nienasyconym. Ma on w sobie wiązania podwójne. Charakterystyczną cechą związków nienasyconych jest ich zdolność do przyłączenia np. atomu wodoru i przejścia w związek nasycony. W etanie oba atomy węgla mają hybrydyzację sp3. Jeśli atom ma hybrydyzację sp3 i nie ma wolnej pary elektronowej, to cząsteczka ma kształt tetraedru. Wokół każdego atomu węgla jest geometria czworościenna. Natomiast w etenie mamy do czynienia z hybrydyzacją sp2 atomów węgla. Dlatego też cząsteczka jest płaska. Dokładnie mamy kształt trójkąta płaskiego przy każdym atomie węgla. Co więcej, w etanie mamy wiązanie pojedyncze między atomami węgla. Wiązanie pojedyncze jest wiązaniem typu sigma. Obie części cząsteczki mogą swobodnie rotować, obracać się wokół wiązania pojedynczego. Natomiast w etenie mamy do czynienia z wiązaniem podwójnym pomiędzy atomami węgla. Takie wiązanie składa się z jednego wiązania sigma i jednego wiązania pi. Przez to wiązanie pi obie części cząsteczki nie mogą rotować wokół wiązania. Mówimy, że cząsteczka jest sztywna. Przejdźmy do innej kwestii. Otóż zaczniemy podstawiać kolejne atomy wodoru w alkenie grupami alkilowymi i będziemy nadawać nazwy systematyczne powstałym węglowodorom. Najpierw podstawmy jeden atom wodoru za pomocą grupy metylowej. Wzór sumaryczny tego węglowodoru różni się od wzoru sumarycznego etenu o jedną grupę CH2. Więc ten węglowodór należy do szeregu homologicznego alkenów i jest kolejnym w szeregu po etenie. Jest to propen. Teraz podstawmy dwa atomy wodoru za pomocą grup metylowych. Mamy już trzy możliwości podstawienia. Możemy ustawić podstawniki w pozycji cis, po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego, albo w pozycji trans, po przeciwnej stronie wiązania podwójnego. Albo też oba podstawniki mogą znaleźć się przy tym samym atomie węgla. Rozważmy przypadek, gdzie podstawnikami ponownie jest tylko i wyłącznie grupa metylowa. W takim razie tu i tu mamy do czynienia z but-2-enem. Jednak to jest izomer cis, a to izomer trans but-2-enu. Ten trzeci węglowodór to węglowodór rozgałęziony. Ponumerujmy atomy węgla w łańcuchu głównym, tak aby wiązanie podwójne znajdowało się przy możliwie najniższym lokancie. Teraz widać, że podstawnik przyłączony jest do drugiego atomu węgla. Nazwa tego alkenu to 2-metylopropen. W tym przypadku nie musimy podawać numeru lokanta, przy którym znajduje się wiązanie podwójne, ponieważ w propenie wiązanie wielokrotne zawsze będzie przy pierwszym atomie węgla. Przejdźmy dalej. Tu są podstawione już trzy atomy wodoru w etenie. Teraz zamiast trzech grup metylowych podstawmy atomy wodoru dwoma grupami metylowymi i jedną grupą etylową. W takim przypadku znów możemy mieć kilka opcji węglowodorów, ale ja zajmę się już tylko tą, w której grupy metylowe będą przyłączone do tego samego atomu węgla. Nadanie nazwy zacznijmy od ponumerowania atomów węgla. Musimy zacząć od lewej strony, ponieważ dzięki temu wiązanie podwójne znajdzie się przy najniższym lokancie. Będzie to lokant drugi. Grupa metylowa również jest przy tym samym lokancie, a łańcuch główny składa się z 5 atomów węgla. Nazwa tego węglowodoru to 2-metylopent-2-N. Teraz przeanalizujmy jeszcze czwarty przypadek. Taki, w którym wszystkie atomy wodoru przyłączone do atomów węgla znajdujących się przy wiązaniu podwójnym zostały podstawione. Tym razem dla urozmaicenia nazwijmy węglowodór cykliczny. Łańcuch główny składa się z 6 atomów węgla i jednego wiązania podwójnego, więc jest to cykloheksen.
Do atomów węgla przy wiązaniu podwójnym mamy przyłączone jeszcze dwie grupy metylowe. W nazwie trzeba będzie użyć przedrostka di. Pełna nazwa tego węglowodoru to 1,2-dimetylocykloheksen. W kolejnym nagraniu zajmiemy się nazewnictwem innych przykładów alkenów.